Witajcie, smakosze! W ramach letniego wypoczynku wybraliśmy się dzisiaj do lasu na grzyby. Okazuje się, że są już pierwsze kurki i maślaki. Postanowiłam więc zrobić dzisiaj risotto z kurkami. W pierwszej kolejności muszę oczywiście te grzyby oczyścić. Oczyszczę je z tych resztek traw i gliwia, a następnie wypłuczę w letniej osolonej wodzie. W takiej wodzie otwierają się blaszki i łatwo wypłukać z nich piasek. Jak wcześniej wspomniałam, będę dzisiaj robić risotto z kurkami. Na risotto oczywiście potrzebuję ryż. Powinien być to ryż krótkoziarnisty, owalny lub okrągły. W sklepach można kupić ryż Arborio. Powinien być to jeden kubeczek. Na taki jeden kubeczek potrzebuję bulion. Przygotowałam bulion grzybowy, jako że risotto będzie z grzybami. Na jeden kubek ryżu potrzebuję 3 do 4 kubków bulionu. Oprócz tego 1/3 takiego kubka białego wina, cebulę, czosnek, oliwę, na której będę podsmażać ryż. Do tego risotto przygotuję dzisiaj kurki. Kurki będę podsmażać także na oliwie i maśle. Dodam także jeden duży por, jego białą część. Kurki będę przyprawiać pieprzem i solą, a na koniec posypię świeżym posiekanym koperkiem. Wszystkie składniki oraz sposób wykonania tego risotto podaję w opisie pod filmikiem. Cebulę do risotto pokroję w kostkę. A pora do kurek pokroję w półplasterki. Większe kurki pokroję na ćwiartki, a mniejsze kurki zostawię w całości. Risotto zaczynam robić od podsmażenia cebuli. Na patelnię wlewam 2-3 łyżki oliwy i wrzucam na nią cebulę. Cebulę podsmażam krótko, tylko do zeszklenia. Do cebuli dodaję czosnek. Przeciskam go przez praskę. Teraz dodaję ryż. Ryż mieszam z oliwą, która jest na patelni. Każde ziarenko powinno być otoczone cienką warstewką tłuszczu. I gdy ryż stanie się przezroczysty, co już właśnie widać, dodaję wino. Gdy wino odparuje, dodaję po kochelce bulionu. Delikatnie mieszam i gdy bulion odparuje, stopniowo będę dodawać kolejne kochelki bulionu. Bulion stoi na palniku
żeby był cały czas gorący. Na drugą patelnię wlewam także odrobinę oliwy. I gdy się zagrzeje, wrzucę pokrojony por. Na rozgrzaną oliwę wrzucam pora. Chwilkę go podsmażę. W międzyczasie lekko zamieszam ryż. Por się zeszklił, dodaję teraz kawałek masła. I jak masło się rozpuści, wrzucę kurki. W międzyczasie ryż wchłonął cały bulion, więc dodaję kolejną kocherkę. I lekko mieszam. Kurki przesmażam, a po odparowaniu płynu nakryję je i będę dusić około 15 minut, dlatego że kurki są grzybami dosyć twardymi i muszą zmięknąć. Do risotto dolewam kolejną kochelkę bulionu, a kurki nakrywam pokrywką. Kurki są już dobre, wyłączam grzanie, doprawię je teraz solą i pieprzem. A także posiekanym koperkiem. Wyłączyłam już grzanie. I jak risotto wciągnie cały bulion, dodam kurki do risotto. Risotto jest wtedy dobre, kiedy ryż na zewnątrz jest miękki, a w środku jest jeszcze al dente. Risotto z kurkami jest gotowe. Przed podaniem posypię je jeszcze żółtym tartym serem, o którym wcześniej nie powiedziałam. Bardzo lubię grzyby, a szczególnie kurki, bo mają taki bardzo charakterystyczny smak. Lubię także risotto. Mam nadzieję, że kurki w połączeniu z risotto będą wspaniale smakowały. Nie pomyliłam się. Super smakują. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.